Michał Nowak, zapraszam na sport. Radom jak Radom rozegra w środę w Głogowie zaległy mecz drugiej kolejki Fortuna pierwszej ligi. Piłkarze Radom jak Radom mecz drugiej kolejki Fortuna pierwszej ligi z Chrobrym w Głogowie mieli rozegrać 5 września. Z uwagi na powołanie jednego z zawodników rywali do młodzieżowej reprezentacji Polski, mecz został jednak przełożony i zostanie rozegrany ostatecznie w środę, 16 września. Zieloni do tej pory prezentują się bardzo dobrze. W dwóch pierwszych pojedynkach sezonu 2020-2021 zdobyli komplet punktów, pokonując 4-1 Widzew Łódź i 1-0 GKS 1962 Jastrzębie. Chrobry natomiast zanotował remis ze Spadkowiczami z PKO Ekstraklasy, czyli Koroną Kielce, oraz zwyciężył w starciu z Widzewem 3-0. Początek meczu Chrobry Radomiak w środę o godzinie 19. Zaległości odrobi także Hydrotrak Radom. Podopieczni trenera Roberta Witki podejmą w środę Polfarmę Starogard Gdański. Mecz pomiędzy Hydrotrakiem Radom a Polfarmą Starogard Gdański miał odbyć się na początku września. W szeregach gości stwierdzono jednak kilka przypadków koronawirusa i mecz został przełożony. Drużyna ze Starogardu Gdańskiego wróciła już jednak do treningów, a w miniony czwartek też do rywalizacji ligowej. Przegrała wtedy ze Stalą Ostrów Wielkopolski 67-72. Był to dotychczas jedyny rozegrany mecz ekipy z Kociewa w tym sezonie. Dwa spotkania mają za sobą natomiast koszykarze z Radomia. Po inauguracyjnej porażce z Legią Warszawa, w dodatku poniesionej w kiepskim stylu, podopieczni trenera Roberta Witki pokonali u siebie w miniony piątek MKS Dąbrowa Górnicza. Do środowego pojedynku podejdą więc z bilansem jednego zwycięstwa i jednej porażki. Początek meczu Hydrotrak Radom Polfarma Starogard Gdański w środę 16 września o godzinie 19.30 w radomskiej hali Mosir. Na boiskach piłkarskich przy ulicy Struga odbył się ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Zawody połączone z naborem do Akademii Radomiaka zgromadziły blisko 200 uczestników. Akademia RKS Radom jak Radom szuka talentów. Klub proponuje nowoczesne metody nauczania zasad futbolu. Zapraszamy wszystkie dzieci z każdych roczników, już od 4 roku życia i do rezerw. Można powiedzieć, że od dnia dzisiejszego wstęp do Akademii RKS Radom jak Radom mają wszystkie dzieci, nie tylko z Radomia, ale z całego starego województwa mazowieckiego, radomskiego. Akademia Radomiaka, tak w skrócie wszyscy mówią o tym przedsięwzięciu, zaprasza wszystkich chętnych. Mamy praktycznie 80-75% tych samych osób, które były. Co jakiś czas będziemy wprowadzać nowych trenerów. Będziemy starali się też również rotować, aby dzieci się nie przyzwyczaiły do trenera tego samego i trener znowuż do dzieci, czyli będziemy rotować rocznikami. Ten, który był w 7, może przejdzie do 8, z 8 do 9, tak żeby troszeczkę urozmaicić, jeżeli chodzi o dzieciaczków i trenerów. Akademia prowadzi kilkanaście drużyn w różnych rocznikach. Nabór do piłkarskiej sekcji Radomiaka trwa cały czas. Trenerzy sprawdzają predyspozycje dzieci. Każdy może liczyć na indywidualną opiekę. Football system to jest, można powiedzieć, dawna szkoła Carver Coaching. Tutaj panowie Paszkowski, Budzyński otworzyli swój projekt, nazywając to właśnie Football Lab. Tam mają ambasadorów, jest tam zawodnicy z ekstraklasy, którzy są szkoleni na tej metodologii. Również wychowało się sporo zawodników, którzy teraz obecnie reprezentują nie tylko ekstraklasę, ale też panowie, którzy grają w reprezentacji Polski. W programie działalności klubu jest też organizacja turniejów. W ogólnopolskich zawodach, które odbyły się na bocznych boiskach Radomiaka, wzięło udział ponad 200 młodych piłkarzy. Zorganizowaliśmy fajny turniej, ogólnopolski turniej dla dzieci i młodzieży. Przy okazji zrobiliśmy nabór. Głównie po to, aby już powolutku te dzieci przyzwyczajać do naszych barw. Tak jak mówię, zapraszamy serdecznie. Nabór trwa praktycznie cały rok i w każdej chwili dzieci, te, które będą chciały przyjechać u nas pograć, w każdej chwili mogą się zapisać i zapraszamy serdecznie. Na co dzień drużyny Akademii Radomiaka uczestniczą w ogólnopolskim systemie rywalizacji dzieci i młodzieży. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.